faktycznie dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym i takim holem zakupowym, który może być trochę back to school, a jednocześnie hol ubraniowy, dlatego że byłam w dwóch sklepach, w trzech. W Kiku, w Osho i w TK Maxie i zakupiłam pewne rzeczy. Może zaczniemy od tych rzeczy, które nie są ubraniowe, tylko są jak gdyby tymi przedmiotami do szkoły. Dlatego, że tutaj straszny bałagan mam na biurku, a Wam pokażę, co sobie zakupiłam. Otóż u nas w Łasku jest, w zasadzie są dwa sklepy papiernicze, które są zaopatrzone średnio, to znaczy jest bardzo mały wybór. A ja miałam kilka rzeczy, które chciałam zakupić, takie jak pióra i atramenty i właśnie takie rzeczy zakupiłam. Ja bardzo dużo piszę magiczne księgi, piszę senniki, piszę pamiętniki, piszę listy, także u mnie jest bardzo duży przerób tego typu rzeczy. Uwielbiam pisać piórami, natomiast bardzo też lubię mieć takie pióra, które są do odpowiedniej księgi, tak? Czyli na przykład, nie wiem, zaklęcia piszę takim i takim piórem, więc to u mnie jest troszeczkę tak. No i zakupiłam pewne rzeczy. Przede wszystkim u mnie schodzi bardzo dużo atramentu, dlatego że jeżeli mam pióra, czy to mojego Watermana, czy Jin Hao, bardzo lubię tanie pióra, ale rewelacyjnie się nimi pisze. Czy mam jeszcze Parkera, czyli no takie popularne u nas firmy, tak? Z tych nieco droższych piór, to ja napełniam, one mają albo te zasawki, to się jakoś nazywa, albo dokupujesz do nich duże naboje i jako, że te naboje są drogie, to ja wolę strzykawką ten nabój napełnić. Stąd też mam trzy kolory atramentu. Brilliant Red, czerwony atrament. On jest taki krwawo-rdzawy. Bardzo ładnie wygląda, jeżeli chcemy coś ustylizować na stare, na przykład stare zaklęcie. Drugi kolor, który zakupiłam, to jest po prostu Brilliant Green, kolor zielony. I coś, co schodzi mi najwięcej, czyli zwyczajnie tylko to jest taki ciemny niebieski, bez takiego błękitnego pobłysku, bo to jest Blue Black, taki czarno-niebieski właśnie. Nie błękitny, bo są jaśniejsze, a ten jest ten ciemniejszy. Tego mi w ogóle brakowało, bo ten jaśniejszy miałam. I jeszcze zakupiłam dwie partie naboi do pióra, małych. One są dla mnie nieco wygodniejsze, czarne i granatowe, czyli coś takiego posiadam. Natomiast dlaczego? Tak jak mówię, tamte pióra nabijam igłą i strzykawką po prostu, natomiast zakupiłam sobie dwa pióra za grosze jakieś totalnie. Zaraz Wam powiem. Aha, jedno mamie nie dałam. Okej, dobra, muszę je oddać. Ale od razu mówię, takie dwa pióra, jedno mamy, drugie moje, czarne i granatowe. Natomiast również takie różowe w babeczki, po prostu było słodkie. I do tych piór dokupiłam te małe naboje, bo i naboje groszy i pióra groszy. I zobaczymy, jak się nimi pisze. Dam Wam znać, bo są rewelacyjne. Oprócz tego zakupiłam kilka cienkopisów, dlatego że tego nigdy za wiele. Wkłady już nie działają tak samo jak nowe cienkopisy, a coś, co kosztuje 2 złote, złotówkę i 2 złote, no to już myślę, że można to zamiast wkładu kupić. To jest jakaś firma Oshowa, pióro kulkowe po prostu. To jest piorun wie co, A+, ale też pióro kulkowe i kolejne pióro kulkowe. Kolory czarny, niebieski jest standard. Natomiast brakowało mi do podpisywania płyt i powierzchni wszelakich markerów, które kosztowały 3 zł w Osho, więc dobra cena. Jak za 2 zł również markery po prostu kolorowe. Markery mi się wykończyły i nie miałam też różne jakieś tam aplikacje nimi robię. Kupiłam jeszcze, bo było słodkie i małe, też pióro, ja nie wiem, czy ono kosztowało 6 zł. Zobaczymy, jak się będzie tymi tanimi piórami pisać. Ja Wam powiem, że miałam pióro Herlitza i ono lepiej pisało niż ten Waterman, zanim się po 2 latach rozpisał. Myślałam, że padnę, zanim go rozpisałam. Więc po prostu cena a cena. I kupiłam również wasy do skoroszytów, tak to się nazywa dziwnie.
To są te takie zaklepki, dlatego że można będzie bardzo fajnie łączyć kartki z dziurkami, nawet jeżeli nie będzie to skoroszyt. A czegoś takiego u nas nie widziałam, więc bardzo się cieszę, że to mam i posiadam. I to by było tyle z Auchan Patrze. Natomiast, będąc w TK Maxie, ja Wam zrobię nagrywkę, wkleję Wam w środek, jak to wyglądało. Kupiłam dwa notesy. To jest coś, po co ja jeżdżę do TK Maxa. Są cudne. Jeden jest florystyczny, drugi jest w ptaszki. Mają piękną klamrę na magnes, no świeci się, błyszczy i dzwoni, jak to u mnie. I każdy z nich ma przecudny środek. I takich notesów ja używam do księgi cieni, księgi zaklęć, księgi snów, księgi czarów Mirrors i różnych innych. Bardzo ładne są tutaj te okładkowe wstawki, retro vintage, i ten jest w kolorze błękitnym. Jeszcze zobaczę, czy ten drugi też ma taką ładną wstaweczkę, ale to jest ta sama seria, tak, no taki retro, naprawdę bardzo pozytywne. Jeden będzie do, na pewno do, zacznę od jak gdyby wytyczenia swojej ścieżki magicznej i zrobię taki zapis i będzie do takich działań, do zapisywania tych działań, które robię na bieżąco, czyli jeżeli wrzucam jakąś wdzięczność, czy robię jakiś rytuał dla siebie, bo dla Was mam osobną księgę, która jest tutaj ze mną, tu mam jeszcze od osoby dane, ale Wy jesteście zapisywani tutaj i tak jak możecie zobaczyć, są czasem zdjęcia umieszczane pewnych rytuałów, jeżeli mi się chce wydrukować. To są zapisy Was na rytuały ogólne. Są zdjęcia Wasze wklejane, jeżeli mi przysyłacie kartki, także to jest taka księga, w której zapisuję i mam w tej księdze akurat tyle zapisane, tyle jeszcze do zapisania i ona zawsze jest przy mnie, żebym nic nie pomyliła. Natomiast właśnie jedną jeden z tych notatników będzie do mojej magicznej dla mnie pracy, bo gdzieś nie zapisałam. Dobrze, i to by był TK Max. Maxie są takie cudne, cudnej urody notatniki. Jeżeli ktoś by chciał na księgi cieni, to jak znalazł, myślę. Teraz przechodzimy do Kika i z Kika są już dziwne różne rzeczy. Zacznę od przedmiotów stałych. Słuchajcie, jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że moje karty będą miały piękne mieszkanko. Czyż to nie jest cudowne? Domek dla kart. I zobaczcie, jestem przy stole karcianym, więc Wam pokażę. Karty, pudełeczko, mieszczą się idealnie. Jeżeli ktoś ma Kika obok, zapraszam. Są kwadratowe i są te, a kosztuje ono 8 zł. Ze słoniami na szczęście, trzema, z podniesionymi trąbami, drewniane. Piękny będzie domek dla kart. Oczywiście je oczyszczę i już. Kupiłam sobie pierdółkę do kluczy, bo mi się mój ostatni wisiorek zerwał. Z serduszkiem, z tą rzeczką czarną i różyczką. Oczywiście to z kluczykiem. To nie będzie zwyczajny wisiorek. Ja sobie go zaklnę na miłość. Bardzo fajna bransoleta. Takich niby tandetnych rzeczy, ale słuchajcie, ja mam naszyjniki
w tej formie, kolczyki w tej formie i brakowało mi tylko bransolety, więc będzie mi pasowała do 500 rzeczy, które mam i posiadam. Zresztą wiecie, że ja lubię dużo, a kolor jest cudny, jeżeli chodzi o lato, więc myślę, że będzie świetnie. I jeszcze w Kiku perfumy, 13 zł, ale pachną jak... Boże, ja miałam te oryginalne niebieskie... Dawidowy. A, bardzo przypominają Dawidowy. No to wiadomo, do torebki i będzie spoko. Kupiłam sobie dwie paczki bielizny. Ja może tylko pokażę, jakie są wzory. Nie będę rozkładała, żeby na wizji majtami nie straszyć. Czarne i właśnie takie bordowe różyczki. I nie oparłam się spodnią dzwoną. Ale słuchajcie, dawno nie miałam dzwonów, które są długie tak, że będę musiała chodzić na obcasie. Naprawdę obcisłe w nogawkach. I jeżeli chodzi o talię, tutaj wysoki stan, no po prostu rewelacja. To też jest kik. Niech się zrobi trochę zimniej, to już będę biegać w tym po prostu. Kosmetyczka za 4 zł. Podróżnicza, bo moja mi się rozpruła akurat, a była taka śliczna w gwiazdki różowe. Tutaj się zmieści krem. Krem mówię. Tusz, puder, perfumetka. I bardzo dobrze. Tak to powinno wyglądać, żeby dużo nie nosić. I dwie piżamowe rzeczy. Słuchajcie, jak zobaczyłam te śliczne spodnie z tą cudną kokardką, z tymi piękniusimi białymi guziczkami. Długie co prawda, więc nie na lato. W takie różyczki, kwiatuszki. Ja się po prostu zakochałam i nie mogłam się oprzeć. To jest dół, sam dół, góry nie było. I retro vintage babusina piżamka. Ale słuchajcie, no taka słodka, różowa i w ogóle takie te wzory, takie typowo starych babusinych piżamek. Lubię retro i vintage. Myślę, że będzie mi w niej fajnie. Miło się śpi też w ładnych rzeczach. I to tyle by było z rzeczy ubraniowych. Coś mi dzwoni, zobaczcie. Tyle by było z rzeczy ubraniowych. Myślę, że to jest dosyć duży haul, trochę back to school, trochę ubrań. Mam nadzieję, że Was zaciekawi, a szczególnie księgi cieni i pudełko na karty. Biegnijcie i bierzcie. Także do zobaczenia, ściskam Was serdecznie i pa, pa!